Cześć, witajcie. Słuchajcie, piszecie do mnie bardzo często na temat takich kwestii, jak ustalić na przykład kwestię, dlaczego samochód kopci na biało zaraz po zapaleniu, bądź na przykład dlaczego po zapaleniu występuje szarpanie silnika przez jakiś tam okres czasu i wtedy jest zadymienie. Więc słuchajcie, w pierwszej kolejności na pewno od czego trzeba zacząć, to od tego, czy na pewno ciśnienie w samochodzie mamy w pełni, czyli czy to ciśnienie pompa daje takie, jakie powinna dawać przy rozruchu, czy te wtryskiwacze w pełni wtryskują paliwo. Jak się to przekłada, słuchajcie, na dalszą kwestię. Jeżeli paliwo będzie nie wtryskiwane w całości, czyli nie będzie... Tu mamy wtryskiwacz, prawda? Jeżeli to paliwo nie będzie wylatywało w formie mgiełki tutaj, to najnormalniej w życiu będziemy, ze względu na ciśnienie oczywiście za niskie, prawda? Na razie tą kwestię poruszymy. To wtedy będzie efekt taki, że to paliwo, słuchajcie, nie będzie rozpylane, bo nie ma wysokiego odpowiedniego ciśnienia. Jak to, słuchajcie, przełożymy? Jak to przełożymy tak z polskiego na nasz? Silnik, słuchajcie, to jest na przykład ognisko, które palimy. Najprościej sobie to zrozumieć. Jeżeli w ognisku narzucamy na przykład liści, które są substancją palną, to słuchajcie, dookoła jest powietrze niezmienne, czyli tego powietrza jest tyle, co było. Natomiast substancja palna, jeżeli jest nierozdrobniona, czyli te liście są nierozrzucone, wtedy mamy bardzo dużo białego dymu. I najnormalniej w życiu takie samo zjawisko zachodzi, może śmieszne powiedzmy do porównania dla niektórych, ale słuchajcie, ale prawdziwe, żeby to można było zrozumieć. Cząsteczki, czyli jako liście, jak są drobne, zapalają się bardzo łatwo. Tak samo i paliwo, które jest rozpylone, czyli drobniutki pyłek, zapala się bardzo łatwo. Natomiast jeżeli tych substancji palnych jest mało, a dużo powietrza, to powstaje biały dym. Czyli jeżeli tych liści narzucamy dużo, one się nie mogą odpalić, to powietrza jest dużo, białego dymu jest dużo. A jeżeli rozrzucamy, pali się ładniej. Tak samo jest z paliwem. Rozrzucone paliwo drobniutko, które jest rozpylone przez końcówkę, daje nam wysoką temperaturę, czyli spala nie bardzo ładnie. No i teraz słuchajcie tak. Zadymienie, czy powiedzmy nierówna praca silnika, może być na dwa sposoby diagnozowana. Jeżeli ten biały dym jest ustający, to już wiadomo, że jest kwestia z układu paliwowego, z układu tutaj z komory spalania, co zaraz poruszymy. Natomiast jeżeli jest kwestia taka, że to zadymienie białe jest przez cały czas i ono się w bardzo małym stopniu gdzieś tam powiedzmy zmniejsza, to wtedy słuchajcie, poruszamy kwestię już w komorze spalania ciśnienia. Czyli jeżeli ciśnienie mamy za niskie na którymś tam kotle, na przykład zdarza się bardzo często, że komuś tam się silnik napił wody, korbowód się podgiął, bądź na przykład jest taka kwestia, że podpaliło komuś tłoka, ten tłok już jest troszkę zniekształcony, jest mniejszy, to ciśnienie w komorze jest niższe. Wtedy to spalanka, ta spalanie mieszanki nie jest już też takie, jakie powinno być i wtedy też może się pojawić efekt taki, ale wtedy ten samochód kopci przez cały czas na biało. Wtedy już wiemy coś niepokojącego, że jest ciśnienie. Wtedy musimy wykręcić świece żarowe. No i tu teraz słuchajcie też. Poruszyliśmy kiedyś na forum taki temat, dlaczego na ostatnim garze wyszło mi mniejsze ciśnienie, czy jest to niepokojące i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Ciśnienie sprawdzamy w obydwie strony. Czyli jeżeli jest silnik i robimy pomiar ciśnienia, na przykład 1, 2, 3, 4, tak jak sobie liczymy po kolei, to później następną próbę po chwili robimy 1, 2, 3, 4 w drugą stronę. Dlaczego? Kręcimy tu, rozrusznik kręci bardzo ładnie, akumulator jest mocny. Tu kręci mocny, tu już jest troszkę słabszy, tu jest najsłabszy. Akumulator najsłabszy, mniejsze obroty. Mniejsze obroty, mniejsze ciśnienie. Ktoś się może z tego śmiać, ale niestety jest to prawdą.
doświadczeni wiedzą, że tak jest. Dlatego robimy próbę w obydwie strony i wtedy dopiero wyciągamy średnią. I wtedy może się okazać, że ten ostatni wcale nie wyszedł nam jako, jako cylinder najgorszy. Bo może się okazać, że któryś tam z innych. Jeżeli to ciśnienie będziemy mieli tam w granicach powiedzmy 27 barów, no to nie będziemy poruszali tematu, że coś tam powiedzmy jest nie tak, prawda? Ale tutaj to już musimy sobie zasięgnąć informacji serwisowej dokładnie, jakie to ciśnienie powinniśmy mieć w określonym modelu, jakie jest tam dedykowane. Są te rzeczy dzisiaj dostępne w sieci, więc dlatego tego tematu nie poruszamy w przypadku diesla. Natomiast słuchajcie, jaka jest rzecz. Jeśli ciśnienia mamy dobre, czyli sprawdzamy, ciśnienia są dobre, mamy układ paliwowy sprawdzony, czyli samochód nam kopci, przestaje kopcić, jak samochód zaczyna nabierać temperaturę. Więc w ten czas, nie wiem, czy kurczę działa to jeszcze, bo mi bateria zaczyna padać. Działa, więc słuchajcie, w ten czas, jeżeli układ paliwowy, podłączę ładowarkę, jest sprawny, to w takiej kwestii, słuchajcie, czepiamy się już wtryskiwaczy. Co robią wtryskiwacze? Ano, przekłada się to tak, że wtryskiwacz może być na przykład zapieczony. Zapieczony w jakim sensie? Tutaj na końcówce wtryskiwacza, nie wiem, czy to widać przy tym świetle, czy nie. Myślę, że powinno być coś widać. Są malutkie szczelinki, z których wylatuje paliwo. Ja mówię to tak, żeby to każdy mógł zrozumieć na chłopski rozum, prawda? Jeżeli tutaj nie wylatuje nam mgiełka, ze względu na co? Że na przykład te kanaliki, które są tutaj do odprowadzenia tego paliwa, jest ich w przypadku akurat Delphiego, na przykład Forda 6. Jeżeli któreś z tych kanalików są przypchane, przytkane, na przykład zanieczyszczenia się jakieś dostały, bądź zgromadził się nagar ze względu na to, że samochód przysłowiowo nie dostaje kopa, jeździ w cyklu miejskim, tego nagaru się zebrało dużo, bo nie miał kiedy go wypalić, to wtedy najnormalniej w życiu tej mieszanki będzie szło w kocioł mniej, a przekłada się to tak, że ten samochód zapali rano, ale z mniejszą dawką paliwa i jednocześnie wiadomo, że nim ta praca silnika się wyrówna, nim on tą mieszankę zacznie spalać na ciepłym silniku, bo na ciepłym silniku jest mu lżej już potem dopalać tą mieszankę, czyli jeżeli tego ciepła jest więcej, to on wiadomo, że pali lepiej, to wtedy może się pojawić efekt białego dymu, może się pojawić efekt szarpania. Szarpanie będzie z czasem zanikało grzania się silnika. Więc jeżeli samochód zapalamy i on nam szarpie i pojawia się biały dym, biały dym pojawia się tylko dlatego, że na któryś określony gar samochód nie pali. Więc jeżeli nie pali, to już wiemy, że problem, jeżeli uspokaja się z temperaturą, pochodzi tylko i wyłącznie z wtryskiwacza. Bardzo często, gęsto jest tak, że tylko kwestia umycia tego wtrysku już wiele daje, bo ten nagar zmywamy. Czasem jest tak, że ktoś ma iglicę wewnątrz wtryskiwacza, nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Jest iglica, bo mam rozkręcony, wewnątrz wtryskiwacza, która po prostu może być przytarta najnormalniej w życiu i ona się w pełni nie otwiera. O, słuchajcie, tu mamy iglicę, sprężynka mi uciekła, ale to nic, widzę ją. W każdym razie opatrzcie, tutaj iglicy nie mogę w ogóle wyciągnąć, bo jest to wtryskiwacz, który stoi bardzo długo i ta iglica jest zapieczona, czyli ja wiem, że jeżeli ja ten wtryskiwacz bym zmontował, to najnormalniej w życiu samochód na nim nie ma prawa odpalić ze względu na to, że iglica stoi. A jeżeli iglica stoi, no to wiadomo, że to spalanie będzie troszkę mniej sprawne, jakie być powinno. Albo po prostu nie odpali wcale. Dlatego mówię, czyszczenie wtryskiwaczy wtedy pomoże. Natomiast jedną rzecz, którą możemy zrobić we własnym zakresie, to zrobienie próby przelewowej. Do próby przelewowej wiadomo, że będziemy potrzebowali czterech wężyków, czterech strzykawek dużych, bądź jakieś naczynia. Nie będę nagrywał filmiku, jak robić próbę przelewową, bo jest tego w tym eterze bardzo dużo, w internecie. W każdym bądź razie ważną rzecz, którą tylko poruszę, to jest taka, że jeżeli zapinamy na wężyki powrotowe tutaj wężyki, te odpinamy, a zapinamy nasze do zrobienia próby przelewowej, to te wężyki, uwaga, pamiętajcie, należy zaślepić, dlatego że bardzo często, gęsto jest tak, że to
rozpięty wężyk wpuści paliwo najnormalniej w życiu normalnym zjawiskiem do pompy i wtedy to badanie, ta próba przelewowa jest po prostu błędna. Ja wiem, że w zestawach nawet, które się kupuje, takie są zestawy do testowania prób do diesla. Nawet nie ma książki, nie ma zaślepek, żeby te wtryskiwacze zaślepić. Te nie wtryskiwacze, tylko te rurki. A najnormalniej w życiu tymi rurkami dostaje się powietrza. Więc jeżeli pojedziecie do takiego przysłowiowego warsztatu, który zakupił sobie taki sprzęt i zapnął wam, żeby zrobić próbę, to okaże się, że po 2 minutach wam silnik zgaśnie. Dlaczego? Otóż dlatego, że silnik złapał dużo powietrza w pompę i silnik po prostu zacznie wariować. A już nie, bowiem, że próba przelewowa wyjdzie bardzo błędna, bo będzie leciało powietrze z paliwem. Co naprawdę bardzo dużo ludzi właśnie robi ten błąd. Dlatego od razu mówię, nie róbcie w ten sposób, nie idźcie tą drogą. Zaślepcie sobie jakieś nawet gwoździki, koreczki, kołeczki, cokolwiek, żeby tylko nie naruszyć, przytkać, żeby to powietrze się bezpośrednio nie dostawało. Naprawdę robi kolosalną różnicę, jeśli chodzi o kwestię próby przelewowej. Już pominę, że próbę przelewową robimy przez 4 minuty, a czasem niekiedy już okaże się, że po powiedzmy minucie czasu komuś strzykawka cała, która ma na przykład tam powiedzmy 30 ml czy 25 się wypełni, więc wtedy już próby przelewowej nie robimy. Aczkolwiek słuchajcie, jak to się przekłada próba przelewowa na odpalanie. Ta sama sytuacja. Jeżeli będziemy mieli wtryskiwacz i nie będziemy mieli pełnego ciśnienia na wtrysku, to najnormalniej w życiu sytuacja będzie tego typu, że pompa nam paliwo tutaj podaje, ale nie w pełni ciśnienie jest na tyle wysokie, czyli żeby po prostu ta mgiełka wyleciała nam w formie mgiełki, tylko wyleci po prostu coś tam tego paliwa wyleci, ale nie wyleci mgiełka. Już pominę kwestię, że słuchajcie, próba przelewowa robiona jest po co? Bardzo często gęsto jest tak, że ktoś mówi, wtryski leją. Pewnie leją wtryski i dlatego samochód nie pali. Więc tu też bym chciał poruszyć ten temat taki, słuchajcie, co znaczy leją wtryski? Lanie wtrysku można dworako rozumieć, więc też żeby się nie naciąć na to, generalnie rzecz jest jaka. Jeżeli wtrysk leje przysłowiowo w kocioł, czyli leje w natłoka przez końcówkę wtryskiwacza, czyli to paliwo jest wtryskiwane w silnik, to wtedy mówimy o uszkodzonej końcówce wtryskiwacza i ona leje tak jak najbardziej w silnik, to spalanie jest większe, dynamika jest silnika mniejsza, ale wtedy mamy efekt zadymienia czarnego, czyli mamy czarny dym, który się pojawia i wtedy wiemy, że ten samochód leje tak, ale leje w kocioł, czyli leje w tłoka paliwo całą parą, nie wtryskuje, czyli leci po prostu jak, no może nie z kranu, bo gdyby z kranu leciało, to wiadomo, że skutki byłyby tragiczne, ale generalnie to paliwo się leje w tamtą stronę. Natomiast lejące wtryski bardzo często to chodzi o kwestię lania paliwa w powrót, czyli leje się paliwo wężykami powrotowymi, wraca z powrotem do baku. I to nie jest, że on wtrysk leje w dół, bo jeżeli będzie lał ten wtryskiwacz w dół, to w przypadku silnika Common Railu najnormalniej w życiu po 2 kilometrach może się okazać, że nie mamy już tłoka, bo on się stopił. Dlatego mówimy o kwestii, że on leje w powrót, czyli im więcej tego paliwa będzie powracało powrotem, tym więcej ciśnienia nam ubywa na listwie i mniejsze ciśnienie trafia na końcówkę wtryskiwacza. Więc jeżeli końcówka wtryskiwacza nie ma pełnego ciśnienia, wtedy jednocześnie to ciśnienie, ta mgiełka będzie mniejsza. Czyli wracamy z powrotem do błędnego koła, które się nam tworzy. Czyli jeżeli tej mgiełki nie mamy, mamy co? Tak jak na początku powiedziałem, białe zadymienie bądź nierówną pracę. A nierówna praca dlatego, że dopóki w cylindrze nie zostanie utrzymana określona temperatura, w której mieszanka będzie spalana, ta, która się wydostaje, bądź wtryskiwacz się powiedzmy nie rozrusza, że tak przysłowiowo powiem, żeby to zrozumieć, to wtedy jest efekt stukania, dlatego że ten silnik nie pracuje równo. Jest efekt szarpania, jest efekt białego dymu, nierównej pracy. I tu już musimy naprawdę zacząć od początku, czyli robimy sobie próbę
robimy sobie próbę pompy. Jeżeli wiemy, że mamy ciśnienie pompy w porządku, przy kręceniu mamy w porządku ciśnienie, tak jak tam gdzieś na filmiku podałem, jeżeli mamy to na listwie zachowane, które jest ciśnienie, wtedy możemy według nas ustalić. Jeżeli to kopcenie zanika, mamy problem z układem wtryskowym. Jeżeli to ciśnienie nie zanika, znaczy to kopcenie i szarpanie jest przez cały czas, wiemy, że na którymś cylindrze może nie być ciśnienia, aczkolwiek może się okazać i tak, że próbę ciśnienia zrobimy, wyjdzie nam wszystko w porządku, a na przykład efekt będzie pojawiał się z czego? Ze spalonej świecy żarowej, bo spalona świeca żarowa objawia się też w ten sposób, że w tym cylindrze, w którym jest spalanie zimnej mieszanki, nie jest ta mieszanka spalana idealnie, wyrzucana jest w formie niespalonej mieszanki, też będzie białe zadymienie, a po chwili, jak już temperatura zostanie uzyskana w tym kotle, świeca żarowa uzyska temperaturę już jakąś tam taką, żeby ta mieszanka się spalała, wtedy też najnormalniej w życiu to zadymienie się zmniejszy. Dlatego mówię, jeżeli kwestia szarpania, to już musimy najpierw wyeliminować sobie ciśnienie, musimy wyeliminować sobie, znaczy mówimy o ciśnieniu paliwa, mówimy później o próbie przelewowej, czyli robimy próbę przelewową, jeżeli ten wtryskiwacz któryś nam leje bardzo dużo paliwa, czyli my zapalamy silnik. Czy ciepły, czy zimny? Tutaj to jest bez różnicy, aczkolwiek próbę przelewową zazwyczaj robimy na silniku ciepłym, dlatego że metal się rozszerza i wtedy te próby wychodzą gorsze na silniku ciepłym. Dlatego próba przelewowa, jeżeli tego paliwa wraca nam dużo na próbie przelewowej, czyli wtrysk leje nam w wężyki powrotne, czyli w te strzykawki nasze, to wtedy musimy się czepić niestety wtryskiwaczy. Generalnie wtrysku nie robimy jednego, jak rozbieramy to wszystkie razem, bo one pracowały wszystkie razem. I teraz jest rzecz taka. Bardzo często, gęsto padają pytania, czy kupować zamienniki. Otóż od razu mówię nie. Naprawdę nie. No przepraszam producenci, którzy robicie podróbki, ale jeśli będziecie robili równowartość oryginału, to naprawdę będzie to godne polecenia, bo będzie i tańsze. Ale póki na razie naprawdę kupujemy tylko oryginały. Te ceny nie są już kosmiczne. Końcówka wtryskiwacza, jeżeli się okaże, że ona już wizualnie, słuchajcie, kupcie sobie jakiś tam mikroskop malutki, jeżeli wizualnie stwierdzicie, że ta końcówka wtryskiwacza już jest siwa na przykład, już jest zjechana, czy te otwory, które są kanaliki tam na końcówce, na dyszy, wyglądają już na nierówne, powypalane, bo wiadomo, że nie macie sprzętu, żeby to wytestować, wtedy wiadomo, że taką końcówkę trzeba wymienić. Jeżeli macie na tym samym cylindrze, na przykład macie już zadymienie, czyli powiedzmy tak, coś tam się wydarzyło, zrobiliście próbę i okazało się, że wtrysk poleciał, w sensie takim, że leje tego paliwa dużo w powrót i ten wtrysk wyciągamy. Więc jeżeli wyciągamy ten wtrysk, oglądamy sobie iglicę. Iglica wychodzi pod mikroskopem, że jest bardzo zjechana. Jest siwa na przykład, bo też się tak może okazać. Kanaliki są koloru jakiegoś tam siwego, czy powiedzmy, nie wiem, czy to widać, czy to nie widać, bo czasem ostrość może być nie taka. Więc słuchajcie, no wtedy warto uwzględnić, czy nie zakupić sobie zestawu całego. Tym bardziej, jeżeli wtrysk leje, to wierzcie mi, że jeżeli leje w powrót, zaworka już niestety czyszczeniem nie uratujecie. Jeżeli ten wtryskiwacz leje w dół i silnik kopci na czarno, no to wtedy jest to już niepokojące w Common Railu i niestety musimy kupić sobie końcówkę wtryskiwacza. Czy długą, czy krótką, zależy od tego, jaki jest model silnika, kod silnika. Także słuchajcie, myślę, że po części Wam wyprostowałem kwestię kopcenia silnika, jak to ustalić. Myślę, że filmik się komuś przyda. Nie chcę zatruwać też Waszego cennego czasu. Bo wiadomo jak jest, natomiast no musimy sobie jakoś radzić. Jeżeli macie jakieś pytania czy coś, zapraszam do dyskusji pisemnej, piszcie, rozpisujcie, też bardzo chętnie będę chciał jakieś tam nowej wiadomości, nowej wiedzy chłonąć, bo wiadomo, że nikt nie jest fenomenem w pewnych kwestiach. Natomiast no i myślę, że pomogłem tą kwestią, coś jeszcze mogłem poruszyć. Ciśnienia mamy poruszone, wtryskiwacze mamy poruszone. Myślę, że mamy wszystko, także nie dajcie się nabijać w butelkę. Jeżeli macie szarpanie, to już będziecie wiedzieli mniej więcej. No, słuchajcie,
Jeśli by wam padło, że chcecie sobie wtryski chcecie sobie rozebrać sami, możecie. Zobaczcie sobie na moim jednym filmiku. Jest pokazane, jak rozebrać wtryski. Jest zbudowany statyw po prostu z wiertarki stołowej, który się sprawdza w 100%. I przede wszystkim powiem wam jedno. Nie próbujcie odkręcać tych wtryskiwaczy, trzymając go w imadle, trzymając gdzieś tam. Dlatego, że bardzo często gęsto zdarza się tak, że bolczyki, które są na zaworkach czy na przekładce, które są wewnątrz, one bardzo często lubią się ukręcać. Jeżeli końcówka wtryskiwacza nie jest usztywniona razem z resztą korpusu wtrysku, po prostu ona się obraca razem z zapieczoną obudową i potem jest efekt taki, że ktoś sobie uszkodził zaworek, który był jeszcze dobry, a problem polegał tylko na tym, że końcówka wtryskiwacza była zapieczona. Także żeby sobie nie zrobić akuku, zróbcie sobie statyw, jeżeli macie diesla, przyda się wam na, myślę, że do końca życia. O ile nie wymyślą jakiegoś pieroństwa znowu nowego, które nam utrudni życie. Także te kwestie myślę, że mamy poruszone. No i co? Zapraszam na forum, jeżeli filmik się przydał. Dziękuję z góry. Łapka w górę, subskrypcję sobie włączcie. Coś tam nowego się zazwyczaj dowiecie. No i co? Zapraszam do następnego filmiku. Dzięki.